Drodzy faceci, drodzy kandydaci na mężczyzn. Przypominam sobie, jak ja byłem młody, przystojny, inteligentny i wtedy, jaką miałem ogromną trudność w podrywaniu kobiet. Wtedy ta działalność męska wydawała mi się czarną magią z prostego powodu, gdyż niezależnie, co się powie o kobiecie, to nie jest stuprocentową prawdą. To znaczy, niezależnie, co się powie o kobiecie, to nie jest nigdy całkowitym kłamstwem. A to znaczy, że facet na początku swojego życia, w środku też, ma ogromny problem z poderwaniem prześlicznej dziewczyny. Gdyż prześliczne dziewczyny wydają się niedostępne, nie do zdobycia i w ogóle niezainteresowane czymś takim, co się nazywa podryw. Chcę was poinformować, że świat wygląda zupełnie inaczej niż to, jak nam przedstawiają to, ten świat w czasopismach dla facetów, dla mężczyzn jest zupełnie inaczej. To znaczy, twierdzę, że każda kobieta może zostać poderwana. Oczywiście pod warunkiem, że jest heteroseksualna. To znaczy, nie ma możliwości poderwać kobiety, która nie jest heteroseksualna. Można z nią nawiązać kontakt, znajomość. Natomiast, żeby poderwać w sobie kobietę, to kandydatka na kobietę ma być heteroseksualna, czyli zainteresowana kontaktem z mężczyzną. To znaczy, wystarczy, że staniesz się mężczyzną lub będziesz potrafił zachować się jak mężczyzna, czyli zagrać rolę prawdziwego marzenia tej kobiety, a ją poderwałeś. I dlatego, jak to zrobić, chętnie ci wytłumaczę, ponieważ uważam, że po świecie chodzą setki, tysiące cudownych facetów, którzy mogliby być wspaniałymi mężczyznami i uszczęśliwić jedną kobietę, tylko niestety oni nie wiedzą, jak to zrobić. Dlatego postanowiłem podzielić się tą wiedzą z wami i jak ktoś jest zainteresowany, jak poderwać kobietę, to zapraszam na kurs. To znaczy, nie ma na świecie kobiety, która nie chce być poderwana przez księcia z bajki. Bo jeżeli nie chce być poderwana przez księcia z bajki, to nie jest kobietą. A jeżeli ty chcesz być księciem z bajki lub odegrać taką rolę chociażby przez jeden wieczór, to masz ogromną szansę zdobyć wybrankę swojego serca. Amen.